Przyznam szczerze, widzowie, że ostatnio tak kreatywnie trochę upadłem na tym YouTubie. Od zakończenia Palionowa mam taką zamułę. Ale chciałbym to teraz jakoś zmienić i wpadłem na pewien pomysł, że moglibyśmy zrobić taką serię odcinków na tym kanale, które będą związane z grami na telefon. Na moim Instagramie na story zadałem wam pytanie, w jakie gierki gracie. I było tam mnóstwo różnych propozycji, między innymi była gra, z którą dzisiaj się zmierzymy. Długo się broniłem przed tą grą, bardzo długo się broniłem, nie będę ukrywał, że nie chciałem jej nagrywać, ale no jako, że ją lubicie, że nie wiem, ja też jakoś tak troszkę zmieniłem myślenie od ostatniego czasu, jak myślałem o tej gierce, no to postanowiłem, że zagram w nią i spróbujemy coś z tym zrobić. No tą gierką jest Brawl Stars, no więc zobaczymy, co się będzie działo. Zanim rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o to, żebyście zostawili łapkę w górę i zasubskrybowali, jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z gierek na telefon. No i jeżeli macie jakieś gierki w głowie, które chcielibyście zobaczyć, no to po prostu napiszcie w komentarzu waszą propozycję i umówmy się tak. Komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, propozycją jakiejś gry, w tą grę zagramy w następnym odcinku, więc wbijajcie w komentarze, czytajcie. Jeżeli widzicie już grę, która jest napisana, jakaś propozycja gry, to zostawcie tam lajka pod tym komentarzem, to ja wtedy oczywiście ten najbardziej lajkowany komentarz w następnym odcinku pokażę, no i zagramy w tą grę, więc będziecie mieli faktycznie opcję wyboru, którą grę zagramy, więc myślę, że warto, więc wbijajcie w komentarze i lajkujcie komentarz, który jest z grą, którą chcielibyście zobaczyć. My dzisiaj zagramy w Brawl Starsa w troszkę inny sposób, bo nie na telefonie, z tego powodu, że ja mam telefon tak, jaki mam, mam iPhone'a i na tym telefonie nawet jak przechwytuję ekran na komputer, to ten ekran jest taki bardzo rozszerzony i ma paski góra-dół czarne, a one mnie bardzo, ale to bardzo denerwują, dlatego w dzisiejszym odcinku mam troszkę inne rozwiązanie, nazywa się ono BlueStack i zalogowanie na Supercella, więc w sytuacji takiej, gdzie jesteśmy w stanie zagrać w jakąś gierkę po prostu na tym BlueStacku, no to po prostu tak będziemy grać, a jeżeli jakaś gierka będzie tylko i wyłącznie na iOS-a, tylko i wyłącznie na iPhone'a, to zagramy wtedy przez udostępniany ekran i jakoś zniesiemy po prostu te paski. Ale jeżeli się da zagrać na Supercellu, raczej na tym, na BlueStacku, to oczywiście będziemy tak grać, ponieważ no jak widzicie, lepiej to wygląda moim zdaniem. No jest taki bardziej pełny ten ekran. Nie wiem, czy rozumiecie, mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego mi za złe, że zagramy na komputerze w tego Brawl Starsa. To w sumie podobna rozgrywka, a stwierdzam nawet, że chyba na telefonie jest trochę łatwiej. Ja ogólnie nie znam tej gry, nie mam pojęcia, o co w niej chodzi. Wiem tylko, że są jakieś tutaj minigierki i po prostu wali się kogoś na łeb, ale ja tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje więcej. Moje konto, jak widzicie, nie jest wcale jakieś mega. Mam jakieś 265 pucharków, wiem, że to nie jest dużo. Zadymiarze, to jest bardzo ważne. Mam 4 zadymiarzy, nie, 5, 6, 7 zadymiarzy mam, nie umiem liczyć. To jest mało pewnie, to jest zdecydowanie za mało. Wiem, że w tą grę będę musiał władować trochę siana, jeżeli będziemy chcieli więcej w nią grać. No ale to zobaczymy, w każdym razie zobaczymy, czy w ogóle będziecie chcieli w nią grać więcej, więc na razie nic więcej nie ładuję. Widzę, że jest tu jakiś karnet. Tu odebrałem coś dzisiaj, jakąś tą skrzynkę odebrałem, tu by trzeba było załadować. Ale tak jak mówię, to kiedy indziej. W dzisiejszym odcinku po prostu poznajemy tą grę i zagrajmy jedną gierkę, jakąkolwiek w ogóle, cokolwiek tu się dzieje, zagrajmy w to po prostu. Ja jestem w ogóle jakąś postacią, która nie mam zielonego pojęcia, co ona robi. Wiem, że ona tutaj chyba takie ciosy rzuca. Dobra, o kurde, ale wyrwałem. Nie! No dlaczego? Mnie jakiś misiek zabił. No nie, no dobra, muszę się wziąć w garść. Nie umiem grać w tą grę, przysięgam. Będę się uczyć razem z wami, widzowie, możecie mi dawać jakieś wskazówki. No nie, no w krzakach siedzi, jak tak można siedzieć w krzakach? Co to jest, Liga Legend? Dobra, już 2 razy zginąłem, jestem totalnie bezużyteczną postacią w tym momencie. Dlaczego ja nic nie zadaję tej? Dobra, pokonana. Tu się życie samo regeneruje, nie? Dobra, tam rzucamy. Łap tą kulę. Dobra, tu jest najgorzej z tym kursorem, bo muszę ciągle patrzeć, czy ja dobrze strzelam tymi kulami. Dobra, jest dobrze. O nie, idzie misiek mi wali w łeb. O nie, zostałem pokonany. Najgorzej, nie. Tak być nie może, dobra, musimy to wygrać. O nie, oni już mają 8 tych gemów. Nie, ja wiem, bo wiem, że się to... Chyba to się nazywa gem, szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Ej, dobra, mi się trafi jakiś noob team, kurde, nie umieją nic. To wcale nie tak, że ja nic nie robię. Dobra, ulta wale, łap to. Chyba mi nie idzie, widzowie, najlepiej. No, chyba przegramy tą rozgrywkę, tak mi się wydaje. Dobra, 12 sekund do końca, wydaje mi się, że pierwsza przegrana już jest w tym momencie. Wow, mamy szansę. Wal go, wal... Jak to jest możliwe? Beznadziejna jest ta postać, którą ja gram. No, przegraliśmy niestety, no tak, to czasem tak to bywa. Czasem, jak to mówią, raz nad wozem, raz pod wozem. No i dzisiaj byliśmy ewidentnie pod wozem. Dobra, razem 20 tych czaszek, jakiś nie wiem, co one oznaczają. One chyba mi level boostują. Aha, okej, one w tym karnecie mnie popychają. Łe, to może zaraz będę miał gemiki i później dużą skrzynkę. No zobaczymy, co nam się dzisiaj uda uzbierać. Ja bym innym zadymiarzem chciał zagrać, ten jest do kitu. Ja w ogóle nie wiem, co one robią. W ogóle nie mam silnego pojęcia, co robią te. Więc ja weźmiemy. Dobra, ta ma fajnego shotguna, wybieramy tego. Lecimy zagrać kolejną gierkę, w której mam nadzieję, że pójdzie nam
O niebo lepiej nam pójdzie, mam nadzieję teraz. O, jest w przeciwnym teamie ten, którym ja grałem w poprzednim. No to może teraz nie dostanę na dziurę. Dobra, ona ma jakiegoś shotgunika takiego. Dobra, biorę to, biorę tego gema. Tam jest, kurde. Macie. Kurde, bierzcie to. Dobra, jestem potężny, Tom. Jak ona się nazywa? Nie wiem, jak ona się nazywa. Mam dwa gemy już. Dobra, lecimy w krzaki. Uwaga, tu będziemy zaskoczeniem. Uwaga, let's go tam w nią. Oje, klik... O Jezu! Oje! W inną scenę se kliknąłem. Przepraszam. Dobra, muszę uważać, nie mogę wyjechać spoza ekran. To jest bardzo ważne. Dobra, tu tego miśka, ładuj tam w nich. Dobra, jest dobrze. Na moment była zmiana sceny, nieważne. Jest wszystko gites majonez, wszystko wróciło do normy. Dobra, tamten chłop, no nic nie znaczą. Wygrywam to, ja teraz chronię te gemy. Mamy 4 gemy, to jest dużo? To jest chyba mało, nie? Dobra, ogarnijmy tutaj ich jakoś w pułapkę. Czy tu jest... O! O kurde, przecież to nie było mocne. Ja myślałem, że to będzie mocne jakieś, nie wiem, strzał jak niczym... Miss Fortunka w Lidze Legend. Wy widzowie nie wiecie, o co chodzi, ale... Dla mnie to był bardzo śmieszny żart. Wow, tu by teraz się przydał ten ulcik. Ale dobra, ja mam takie obs... Jezu, jaki jestem potężny! Jaki ja jestem tym dobry! Dobra, wygrywamy to. Biorę tego gema. Tu wyskoczy jeszcze jeden. Dawaj mi go. Dobra. 9 gemów. Mam MVP, jak nic. Jak nic, MVP będę miał. No, nie, jak nie będę miał, to będzie mi smutno. Zdecydowanie będzie mi smutno. Muszę mieć MVP. Dobra, wygrywamy to. 2 sekundy do końca. Tam walą... MVP? Proszę MVP. Jak to nie mam MVP? W czym on był lepszy ode mnie? No nie, dobra, jeszcze jedną rozgrywkę walimy, bo nie wiem, kurczę, muszę mieć MVP. Dobra, ta postać jest lepsza, lepsza od tamtego. Podoba mi się bardziej. 60, kurde, tych jakichś czaszek mamy. Dobra, czy to już mi da normalnie drugi level? 10 gemów! No, let's go! Dobra, lecimy po następny poziom. Dobra, musimy zagrać kolejną gierkę. Ja nie wiem, czy to są jakieś inne tryby też, czy nie. Możecie mi napisać w komentarzu. Ja nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tej grze. Wiem, że tu idę po prostu walę na łeb przeciwną drużynę i jestem w tym super. To mi tyle wystarczy tak naprawdę. Dobra, idę po tego gema. Zostaw mi go! Dobra, mamy to! Nie! Wali mnie! Gruby mnie wali! No weź go! No już mam takiego loła! A! Nie, zostaw mnie! Dobra. O, to jest mój... Nieważne. Weźmy gema kolejnego. Dawaj mi gema. Dobra, mamy kolejnego gema. Idzie tu Meksykanin jakiś. Co jest? Nie umiem w niego trafić. Meksykanin się mi chowa za krzakami. No dawaj w niego. Dobra. Leczymy życie, zbieramy amo. Wow. Co to było? Dlaczego on tu tak wskoczył? Jaki jestem potężny. Nie, no ona pewnie... Ej, dwie te same mamy w teamie. Dobra, kurde, nie wiem, kto mu zadał takie obrażenia, ale chyba ja, bo jakiegoś ulta na niego niechcący odpaliłem. Dobra, nie. To boli. Bierzemy te gemy. 5 gemów mam! Jestem mistrzem. A! Nie bij mnie! Dobra, odliczanie do końca. Teraz musi być MVP. Robię go! A! Mam loa. Dobra, leczymy dupę. Dobra, tam jest pokonane. Tu jest znowu ten. Wielki, jak on się nazywa? Big Ben. Nazwijmy go Big Ben. Wygraliśmy. Teraz jest MVP, jak nic. No jak? Jakim cudem ja nie mam MVP po raz kolejny raz w tej grze? No co? W czym on był lepszy ode mnie? Dobra, no nieważne. W każdym razie mamy kolejne jakieś punkciki. 20 kolejnych tych, bo 40. Lecimy po kolejny. Dobra, gramy. Gramy, dopóki nie zdobędę tej dużej skrzynki. Jak zdobędę tą dużą skrzynkę, to jest znak, że trzeba skończyć odcinek, bo cel odcinka jest osiągnięty. Otworzymy skrzynkę, no bo wiecie, odcinek bez openingu to nie jest udany odcinek, więc trzeba zrobić udany odcinek. Dobra, lecimy tam znowu. Tym razem muszę mieć MVP, albo gram, dopóki nie będę miał MVP. Zostaw mi to! Zostaw mi tego... A. Dobra, no dostaliśmy tutaj już od kogoś. Dobra, to jest znowu jakiś... A! Dobra. A! Nie rób mi krzywdy! Nie, ten też we mnie rzuca. Czemu ty jawczysz? Dlaczego mamy Awka w drużynie? Jak my mamy to wygrać, jak on nic nie robi? Jak on rzuca tutaj jakimiś trującymi rzeczami. Dobra, ta jest tutaj potężna. Dobra, dawaj go! Nic nie znaczy, jest, świetnie! Dawaj tego teraz! Dobra! Walę mu... Dobra, ten jest tutaj. Dobra, uwaga! Kurczę, zginąłem, ale to było dobre, to mi się podobało. Jesteśmy naprawdę dobrzy. Dobra, przestał ławczyć ten jeden, więc mamy kolejnego ziomka w drużynie. Bardzo dobrze, chyba wygrywamy, zdecydowanie wygrywamy. Dobra, tego już zerujemy oponenta. Ten jest tutaj nam nic nieznaczący chłop w ogóle. Dobra, czy... Kurde, zabił mnie! O nie! Dobra, ale proszę, zróbcie z nimi porządek tam. Proszę. Ja wiem, że tu się też da w ogóle jakiś klan założyć. Widzowie, zakładamy klan w Brawl Stars.
Jak to brzmi w ogóle? Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek to powiem. Tymi krzakami on nie wie, że ja tu jestem. Zaskoczenie! Znowu kliknąłem scenę niechcący. Nie zmieniłem sceny na szczęście. Dobrze, że mam podgląd. Dobra, bierzemy te gemy. Ile nam jeszcze trzeba tych gemów? Jeszcze 2 gemy i będziemy mieli odliczanie. Szybko, szybko z tymi gemami. Oni nic nie robią, nic nie znaczą. Mamy kolejnego gema, uciekaj. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Zaraz wyskoczy, zaraz wyskoczy. Tu. Tamtego zioma, no co jest? Dobra, biorę tego gema. Nie! Dobra, mamy 10, mamy 10. Czy ja go uratowałem w tym momencie? Kurczę. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra. Nie, pokonali mnie. Dlaczego ona tam stoi? Co jest? Nie, nie, my to przegramy. To jest pewne. Ło, kurczę, zmieniam se sceny sam. Tak być nie może. Zmieniłem se scenę, nie widzicie nic. Jej. Co jest? Nie wiem, kiedy zmieniłem ją. Nic nie widzę. Dobra, jeszcze jedna rozgrywka. Widzowie, przepraszam, że nic nie widzieliście. Ale po prostu, no przegraliśmy gierkę, więc zagram jeszcze jedną. Zaraz będziemy mieli kolejny... Po tej gierce będziemy mieli kolejny poziom, będziemy mieli skrzynkę, więc ostatnią gierkę gramy. Ale nie podoba mi się to, że ja sobie zmieniam tutaj ten... Zmieniam sobie, że tak to ujmę, sceny, więc ja muszę sobie przerzucić na drugi monitor, bo tu nie będę zmieniać przynajmniej. Dobra, teraz powinno być lepiej. O, w ogóle tu na tym monitorze nawet to lepiej wygląda, dobra. Dobra, bierzemy tego gema, mamy po jednym gemie. Nic, kurczę, tu ich, zeruję ich, zerujemy. Dlaczego go nie pokonałem? Co jest? Dobra, dobra, czekajcie, mamy 2 gemy. Dobra, ta tutaj jest. Dlaczego wy stoicie i nic nie robicie? No nie, bo ja dostanę, zaraz zginę, rozumiesz ty to? Dobra, nie, mam najgorszy team na świecie. Mam najgorszy team na świecie, oni nic nie robią. Nic nie robią, są totalnie bezużyteczni. Nie wiem, a może to ja jestem za słaby w tą grę. Dobra, tu jest tak. Ult! Świetnie! Jezu, jakie to było potężne! Jakie to było mocne! Jakie to było świetne! Oni mają 5 gemów, my mamy kurde 2. Dobra, 3. Ała! Nie! Trąćcie mnie, bo mam mało życia. Dobra, proszę, zacznijcie coś robić, ja chcę teraz to wygrać. Muszę dostać MVP. Dobra, bierzemy to. Ten dom mnie strzelił znowu, ale mamy gemika. Bierzemy tego gema jeszcze, mamy po 5 gemów. Dobrze, dobrze, unikamy ciosów, unikamy. Mamy 6 gemów. Jest świetnie. Jest świetnie. Jest, wręcz bym powiedział, że wybitnie jest. Jest, kurczę, chyba jest świetnie. Dobra, ult! Świetnie, jeszcze lepiej. Chowamy się tu po krzakach, oni rozwalają te krzaki. Ale teraz tu! Wlatuję! Nie! Zbierzcie te gemy! Dobra, mamy te gemy, jest odliczanie, 15 sekund. Chowajcie się. Koniecznie się chowajcie. No dlaczego ty to zrobiłeś? Dobra, mamy 12 i tak tych gemów, dobra. Gramy, że tak to ujmę, Ciota Gaming, koniec rozgrywki, wygrane. Dobra, widzowie, to jest to. Czy ty w tym momencie, dobra, znowu nie mam MVP, nie umiem grać w tą grę, ale przynajmniej będziemy mieli teraz chyba na tyle dużo tych punkcików, które sprawią, że będziemy mogli otworzyć sobie skrzynkę. Więc najważniejsza rzecz, jaką dzisiaj chciałem osiągnąć w tym odcinku, zostanie osiągnięta w tym momencie. Czy to mi wystarczy? Oczywiście, że mi wystarczy, oczywiście, że tak. Otwieramy skrzynkę, uwaga, opening na dzisiejszym odcinku. 39 monet. Nie wiem totalnie, po co są te monety. Świetnie, cieszę się, że mam 39 monet. Jakąś, kurczę, nowy poziom na bólu. Na... Dobra, i El Primo również ma nowy poziom. Dobra, świetnie. Nowa postać mi dropła. Nie wiem, co to jest, Rico Strzelec. Nie wiem, dobra, to jest postać, czy nie możecie dać mi znać w komentarzach, czy to jest fajne, czy nie. Ja się oczywiście mega cieszę, że udało mi się takie coś dropnąć. Ej, ogólnie, no to mega dobrze. To się chyba zapowiada kolejny odcinek, w którym będziemy grali sobie, prawda, Rico. Nie wiem, czy to jest dobra postać, czy nie. Tu możemy to jakoś ulepszyć. Dobra, ulepszamy. Dlaczego nie? Dlaczego mamy nie ulepszyć, skoro możemy? Ulepszamy. Aha, czyli po to są te monety, żeby to ulepszyć. A ja to ulepszam za te czaszki, rozumiem. A ile ja mam pucharków? 286, widzowie, czy ja nie jestem już najpotężniejszą osobą w tej grze? Chyba jestem. Dobra, no nieważne, w każdym razie w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zagraliśmy sobie w ukochanego waszego, którego chcieliście już od bardzo dawna, Brawl Starsa u mnie na kanale. Więc fajnie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z gierek na telefon, które nie są na telefon, bo graliśmy na komputerze, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie to. Oczywiście mogą być gierki na telefon, to jakby podciągamy to pod gierkę na telefon, bo to jest głównie na telefon. Ale możemy również zagrać w jakieś gierki inne. No tam dawaliście różne propozycje.
propozycje. Nie pamiętam już jakie, nawet pojawiło się Pokémon Go, więc jak chcecie możemy odgrzać takiego starego kotleta. No ale, nie wiem, w sumie ja szczerze przyznam, że ja gram w Pokémon Go. No jak chcecie możemy odgrzać takiego kotleta, nagrać jeden odcinek, zobaczymy jak pójdzie. Może wam się spodoba. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.